Wow, ale to wygląda. Jeśli kiedyś łazik marsjański Elona Muska zarejestruje podobne obrazy, to będzie dla nas przeogromna ilość informacji o czerwonej planecie. Proces powstawania ich gdziekolwiek, na Marsie czy na Księżycu, prawdopodobnie byłby podobny do tego, jak powstały u nas na Ziemi. A nie było to takie proste. Potrzeba było kilku zbiegów okoliczności na przestrzeni tysięcy lat. Po pierwsze, lodowiec formuje strome zbocze. Materiał, z którego uformowane było idealne takie zbocze pod piramidy, to po prostu rodzaj gliny. Zbocze powinno być ochronione w jakiś sposób przed wiatrem, a warunki atmosferyczne potrzebne do powstawania piramid to długie okresy suszy na przemian z obfitymi opadami. No i pada deszcz. Deszcze powodują erozję na stromym stoku. Powstają coraz to większe żleby, czyli takie koryta. Głazy i kamienie, które przypadkiem znalazły się we wnętrzu gliny, chronią przed deszczem materiał, który jest pod nimi, czyli są takimi jakby parasolami, a wszystko dookoła nich zostaje wymyte przez deszcze i zostaje tylko filar z głazem na szczycie. Proces przebiega na przestrzeni tysięcy lat. Taka piramida cały czas podlega erozji i po pewnym czasie głaz na szczycie traci równowagę i spada. Piramida nie ma już ochrony przed deszczem i jej los jest przesądzony, jak zresztą los czegokolwiek na tym świecie. W ten sposób zbocze się cofa i dopóki jest stromy stok spełniający wszystkie wymienione wcześniej warunki, to będą tworzyć się nowe piramidy. Wjechałem taką konkretną serpentyną nad Bolzano. Teraz jestem w miejscowości Unterin i tutaj znajdują się pierwsze na mojej liście piramidy do odhaczenia. Te piramidy, drodzy Państwo, to jak się okazuje, to taka atrakcja turystyczna, którą nie tak łatwo znaleźć, no i trzeba się troszeczkę nachodzić. Jesteśmy dzisiaj przy tematach geologicznych i dolomitach, to chciałbym wam jeszcze coś pokazać i opowiedzieć. Co mi w ogóle nie przypominacie? Siema banda musi być. No więc Seceda. Wybrałem się po raz drugi tego lata w Dolomity, tym razem z Ulą. Zrobiliśmy sobie spacer na przepiękną Secedę. Zacząłem się zastanawiać, jak coś takiego w ogóle mogło powstać. No, na pewno lodowce maczały w tym palce. Ciężko cokolwiek zgooglować na temat historii Secedy. Doczytałem się, że dawno, dawno temu, kiedy jeszcze Europa i Afryka były jednym kontynentem, czyli mniej więcej 280 milionów lat temu, to w miejscu, gdzie są teraz Dolomity, była równina, potem było ogromne morze tropikalne, z którego wyłoniły się wyspy podobne do karaibskich. Mieszkały tam nawet podobno dinozaury. Raczej pływały, bo to były dinozaury morskie. Znaleziono tam kiedyś ichtiozaura. No, także w tych Dolomitach to niesamowite geologiczne skarby, przepiękne widoki. Ja dopiero zaczynam odkrywać Dolomity. Mam nadzieję, że w to lato jeszcze parę razy tam się wybiorę. Może ktoś z Was może coś polecić? Byliście w Dolomitach, czy to zimą, czy latem? Znacie jakieś fajne miejsca, godne polecenia? Napiszcie w komentarzach. A póki co jeszcze wróćmy na chwilę do naszych tajemniczych piramid. Dzisiaj zobaczyliście trzy lokalizacje, w których te piramidy występują i te wszystkie trzy miejsca są na zboczach przy Bolzano, przy mieście w południowym Tyrolu. Te są najbardziej znane. Znane są pod nazwą Riten, bo to nazwa gminy, w której się wszystkie trzy znajdują. Takich lokalizacji z piramidami jest dużo więcej w całych Alpach. W Szwajcarii, niedaleko Verbier, nawet pod Innsbruckiem, jadąc autostradą, niedaleko zjazdu Schönberg, można jadąc autem je zobaczyć.
Co prawda one są już w takim końcowym stadium i już prawie są kompletnie zerodowane. Można sobie powiedzieć, że również we wczesnym stadium są, bo jeszcze nie powstały nowe. W każdym razie coś widać, takie glinowe zbocze. I no jeszcze niedaleko Bolzano jest takie miasto Meran. Moim zdaniem dużo piękniejsze niż Bolzano. Przepiękne widoki dookoła, średniowieczne zamki. I tam też są piramidy i to miejsce też odwiedziłem. Ale już nie są tak widowiskowe jak te pod Bolzano. Również niedaleko ośrodka narciarskiego w Dolomitach Kronplatz. Takie piramidy można zobaczyć, jak ktoś w zimie jest, to pewnie też można się tam wybrać. Póki co idę sobie zrobić espresso, bo jutro znowu jedziemy do Włoch, tym razem troszkę dalej do Veneto, do takiej miejscowości Castelfranco, poodpoczywać.